Siemano maneczko! Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny zagramy w Would You Rather. Tym razem bez żadnego challenge'u. Dzisiaj po prostu chciałem sobie spokojnie usiąść w coś pograć bez żadnych stresów czy challenge'ów, więc dzisiaj podpowiadamy sobie na kilka pytań. Dobra, tak więc bez dalszego zbędnego gadania przechodźmy do gry. Jeśli mógłbyś wybrać supermoc, co byś wygrał? Możliwość widzenia w nocy, czy podwyższony sens słyszenia i czucia nosem, wąchania i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? No i tu nasuwa się pytanie, co by było lepsze? Jeżeli miałbym jakąś supermoc, to pewnie wolałbym troszkę inną supermoc. Nie wiem, jakieś latanie czy cokolwiek takiego crazy. Night vision, czy tak naprawdę się nam przyda? No w nocy po co widzieć? Ja w nocy widzę, bo jak mi jest ciemno, to sobie zapalę lampkę. Na ulicach zazwyczaj też jest jasno, więc nie widzę powodu, dla którego chciałbym widzieć w nocy. Jakbym słyszał wszystko bardzo dobrze i czuł, to jak na przykład ktoś by śmierdział albo bym puścił bąka, to pewnie mógłbym umrzeć nawet z tego smrodu. Tak samo ze słuchem. Chcecie iść spać, a tu nagle słyszycie wszystko. Trochę niefajnie, nie? Więc wydaje mi się, że wolałbym widzieć w nocy, więc spróbujemy, czy ludzie też. No i ludzie też. 575 tysięcy wybrało tak jak ja. To jest bardzo ciekawe pytanie. Co byś wolał? Żyć w przytułku dla bezdomnych z internetem, czyli z dostępem do internetu, czy żyć w wyśmienitym, w świetnym domu, ale całkowicie wyizolowanym od otoczenia i od kontaktu ze światem? Tutaj odzywa się taki mój wewnętrzny nerd, który potrzebuje internetu do życia, który robi coś obecnie w internecie, więc bardzo, bardzo przy tym dobrze się bawię, więc chciałbym raczej mieć dostęp do tego internetu zawsze. Obecnie nasze życie wygląda tak, że w internecie jest wszystko. I kontakty ze znajomymi, i wszystko tak naprawdę. Kiedyś nie potrzebowaliśmy internetu, jak byliśmy dziećmi, przynajmniej moje pokolenie. Bawiliśmy się na dworze i każdy nie musiał mieć internetu, żeby wiedzieć, gdzie dana osoba jest. Bo jak nie było go w domu, to wiedzieliśmy, że jest albo u babci, albo gdzieś na innym podwórku. I tak dalej, i tak dalej. Ale nie chciałbym raczej mieszkać w przytułku dla bezdomnych, bo to pewnie by też znaczyło, że ja też jestem bezdomny. Więc myślę, że zdecydowanie wolałbym mieszkać tutaj, nawet jeżeli miałoby nie być internetu. Ale to bardzo blisko było. No ale, no tak jak mówiłem, no takie mamy czasy i wiedziałem, że to będzie bliskie. Nie myślałem jednak, że aż tak bardzo bliskie. Co byś wolał? Mieć pracę swoich marzeń, ale zawsze być spłukany, być biedny. Czy mieć pracę, której nienawidzisz, ale mieć mnóstwo pieniędzy. No i to pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się chyba oczywiste, że lepiej robić coś, czego się nie lubi, ale mieć kupę kasy. Ale jak wiemy z życia, jak wiemy z filmów, z książek i wszystkiego innego, często ludzie, którzy mają kupę kasy, ale robią coś, czego nie lubią, nie czują się sobą, są... gdzieś zatracają człowieczeństwo, tak? A ludzie, którzy mają pracę, którą lubią, ale są biedni, są lepszymi ludźmi, po prostu. Jest też taka opcja, że robicie pracę, której nienawidzicie przez jakiś czas, zarabiacie tyle kasy, żeby po prostu rzucić pracę i nic nie robić do końca życia. I ja bym bardziej był za tym właśnie. Ale taka wiara w człowieczeństwo mówi mi, że chyba bym wolał wykonywać pracę moich marzeń, ale być spłukanym. To też zależy, co oznacza słowo spłukany, bo jeżeli to jest takie spłukanie, że po prostu starcza ci na życie i może nie masz luksusów, ale jesteś taki zwykły, to wolałbym zdecydowanie tą lewą opcję. Ale ludzie by woleli mieć kupę kasy. No ja też bym oczywiście wolał mieć kupę kasy, ale no to mówię, to też dużo zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że broke to faktycznie powinno być spłukany. Ale ja bym chciał na pewno robić coś, co kocham. Tak jak teraz na przykład. Co byś wolał? Nie czuć smaku, czy nie czuć zapachu? Czy nie czuć zapachu? Z tego co wiem, to te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Że jeżeli nie czuje się, to i też wszystko inaczej smakuje. Jeżeli nie ma się smaku, to wszystko inaczej pachnie. Kiedy wszystko jest ok, to te dwie rzeczy ze sobą współpracują. Więc dzielą się swoimi obowiązkami, ale jeżeli coś jest nie okej i której z tych rzeczy nie ma, to druga musi przejąć obowiązki tej, której nie ma, więc się dużo bardziej rozwija. Ale kurde, no dużo rzeczy źle pachnie. Okej, jest dużo rzeczy, które ładnie pachną, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy pachnie źle na świecie. A smakuje? No zazwyczaj rzeczy smakują dobrze. Jeżeli ktoś lubi dobre jedzenie albo lubi gotować, to raczej gotuje po to, żeby smakowało dobrze.
Więc ja zdecydowanie wolałbym nie czuć zapachów. No i tutaj jest naprawdę ogromna przewaga, ale wydaje mi się to dość oczywiste. Co byś wolał, spotkać Jezusa czy spotkać Konfucjusza? Konfucjusz to był chiński filozof, bardzo mądry człowiek, przez wielu uważany za najmądrzejszego człowieka, jaki kiedykolwiek żył na świecie i na ziemi. Ale kurde, no tutaj wydaje mi się, że sprawa jest jednogłośna. Chyba każdy chciałby spotkać Jezusa. Chociaż nie wiem w sumie po co, ale no jest... Świat jest tak przepełniony Jezusem, że każdy chciałby go poznać i może zobaczyć, czy naprawdę istnieje. Więc to nie będę długo gadał i się rozwodził, tylko po prostu chciałbym spotkać Jezusa. No i tak samo myśli duża większość społeczeństwa. Co byś wolał, wygrać 5000 dolarów, których możesz wydać w dowolnym sklepie, czy wygrać 10-dniowe darmowe wakacje w jakikolwiek miejscu na świecie chcesz? No i teraz trzeba się zastanowić, bo 5000 dolarów to jest około 15 tysięcy złotych. Myślę, że za 15 tysięcy złotych... Aha, ale to tylko w sklepie. No i tutaj trzeba się zapytać, czy na przykład biuro podróży to też jest sklep. No, sprzedają produkty, sprzedają. Jeżeli to jest sklep, to wolałbym 5000 dolarów, bo wtedy mógłbym sobie pojechać na jakie chcę miejsce. Wydaje mi się też, że wakacje, no... bardzo super, ja bardzo lubię jeździć po świecie, zwiedzać i tak dalej, ale 5000 dolarów po prostu mógłbym kupić rzeczy, które są mi jakieś bardzo... Chociaż no kurde, nie wiem. Byłem już w wielu miejscach na ziemi, takich ciekawych dość, więc wolałbym 5000 dolarów. A ludzie by woleli wakacje. No ja to tak średnio przepadam za wakacjami. Wolałbym mieć 5000 dolarów, miałbym dużo większą dowolność, na co chcę je przeznaczyć. Co byś wolał? Patrzeć, jak twoi rodzice są zabijani przed tobą, tuż przed tobą, kiedy ty stoisz i patrzysz, jak rodzice są zabijani, czy zabić rodziców innej rodziny przed ich dziećmi, czyli że ty mordujesz rodziców dzieci, które stoją i patrzą, jak ty mordujesz ich rodziców. No i kurde, no... ciężkie pytanie, bardzo ciężkie pytanie. Ale no to jest takie pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, nie? To jest tak samo jak jest, nie wiem, kawał, co jest cięższe, kilo pierzu czy kilo kamienia. Mówicie, że to samo, a ktoś mówi, że a co byś wolał, czy żeby ci spadło kilo kamienia na głowę, czy kilo pierzu. Więc tutaj nie ma dobrego wyjścia. Wiadomo, że... no w sumie jest wyjście. No każdy jest trochę taki selfish, nie? Każdy jest trochę samolubny. Nawet nie wiem, czy to można nazwać samolubnością. No po prostu dla wielu ludzi najważniejsza jest jego rodzina i ja bym wolał zabić rodzinę i żeby no to jest takie trudne. Dobra, koniec gadania, bo ja tutaj wchodzę już tak głęboko w te sprawy. Wolałbym zabić, bo nie chciałbym, żeby ktoś zabił moją rodzinę. No i tutaj też jest dość spora przewaga, która no wydaje mi się dość logiczna. Okej, jeżeli na przykład śmierć moich rodziców przede mną miałaby zapewnić jakiś tam pokój, czy oszczędzić wiele innych rodzin, to pewnie bym wybrał to, ale jeżeli tak po prostu mają ich zabić, to chyba łatwiej byłoby mi... Chociaż no nie wiem, to jest za trudne. Dobra, przechodzimy dalej. Dobra, i ostatnie pytanie na dzisiaj, czyli co byś wolał? Przedawkować każdy narkotyk na świecie w tym samym czasie, czy spaść z jakiegoś tam 100-metrowego czy 100-piętrowego budynku? Tutaj odpowiedź jest raczej prosta. Oczywiście po narkotykach mógłbyś mieć fajne fazy, ale wydaje mi się, że jakbyś przedawkował wszystko naraz, to byś zmarł tak od razu. A spadając ze 100-piętrowego budynku, miałbyś przynajmniej chwilę zabawy, bo byś leciał, a chyba każdy z nas marzył o lataniu. Więc ja zdecydowanie wolałbym spaść z budynku. Serio. Ludzie woleliby przedawkować każdy ten... No, może dlatego, że od razu, że to jest taka śmierć od razu, nau. Chyba, że właśnie, że te narkotyki by tak podziałały, żebyś miał jakieś chore wizje. Wtedy też bym chyba wolał chore wizje. Ale chyba wolałbym jednak latać. Dobra, kolejny raz się nie zgadzam z tym, co wybrali ludzie, ale po to jest ta strona. Jeżeli wam się spodobało i chcecie więcej Would You Rather, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to zostawcie łapki w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie subskrypcję. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!